Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Na samym początku chciałabym podziękować wszystkim za te modlitwy, które zanosiliście do Boga w moim imieniu. Bardzo gorąco za nie dziękuję. Żeby pewnie nie one, to ja nie wiem, czy bym była w stanie, nie wiem, mówić, dalej funkcjonować, bo wiem, że te wszystkie modlitwy odczuwam za każdym razem, jak mam gorszy dzień, gdzieś jakaś przyjdzie Chwila takiego zwątpienia, to coś przemawia do mnie i mówi: Nie, nie poddawaj się, nie poddawaj, ja jestem z tobą. Dzisiejsze doświadczenia i refleksje misyjne jest, są taki tekst: Każda dobra rzecz zrobiona dla potrzebujących jest traktowana jako czyn dla Jezusa. Człowiek pomagający potrzebującym wchodzi. Najściślejszą więź z Jezusem, kontynuując to, co on robił. Właśnie chciałabym opowiedzieć o takiej dobroci dla drugiego człowieka, którą ja odczułam na własnym sumie, na własnej skórze. Zaczęło się to właśnie rok temu, 8 lutego, gdy miałam ten feralny wypadek samochodowy. Ale przed samym wypadkiem, wiecie, zastanawiałam się, jakim ja jestem człowiekiem. Nie wiem, takie jakieś refleksje przyszły wtedy do mnie i się zastanawiałam, co ja tak naprawdę zrobiłam dla drugiego człowieka. Jakby wydarzyło się coś złego, czy ktoś zadbałby o mnie, przyszedł mnie odwiedzić? Wiecie, tak się zastanawiam, no najbliższa rodzina. No parę osób z pracy... Od męża z pracy. Ja myślę, to chyba by było wszystko. To tak, tych ludzi to tak dużo by się nie nazbierało. Wiecie, gdy się wybudzi, wybudziłam ze śpiączki, bo mnie utrzymywali przez półtorej doby w śpiączce, bo byłam w takim stanie krytycznym, jak to dla mojego męża powiedzieli, że nie, nie dożyje do rana. I wtedy przyszło na myśl, jakim ja jestem człowiekiem. Nie mam nóg, nie mogę ruszyć palcem, nie mogę. W ogóle podnieść się, bo od pasa w dół sparaliżowana. No, ręce sprawne, to dziękowałam Bogu chociaż za tyle, że mi zostało, z tego, że jednak nie leżę jako roślinka. I sobie myślę, no, moja rodzina przyjdzie. I tyle? Dużo, ale coś w sercu mnie. Konsternacja we mnie ile osób przyjdzie mnie odwiedzić. Myślę, tu mnie, mnie nie wpuszczą, bo leżę na intensywnej terapii. Wiecie, ale to był cud nad cudami, bo przy... wieczorem już e... mój mąż przyszedł bardzo wcześnie, moja mama przyjechała jeszcze, córka trochę bała się przyjść, bo nie wiedziała, w jakim ja jestem stanie, czy poobijana, jak, jak w ogóle wygląda, bo to był taki wielki szok, ale zadzwoniła do mnie, mamo, Mogę przyjść? Nie wyglądasz bardzo okropnie. Ja mówię, nie cór, już nie mam żadnej rany na sobie, ani kropli krwi. No to dobrze, to ja przyjdę, wiecie. I tak że ja, i nagle patrzę, a ode mnie z pracy koledzy wchodzą. Wiecie, nie uwierzycie, na intensywną terapię nie wpuszczają. A tam ordynatorka zgodziła się i siedmiu kolegów wokół mojego łóżka stanęło oprócz mojej rodziny. Myślę, wow, jednak... Ale to koledzy, tak? Ze mną pracują, wypadek w pracy, no to rzecz oczywista, tak sobie pomyślałam. No już później mnie nie wpuścili, już później nikogo nie wpuszczali, na, na następny dzień przenieśli mnie na ortopedię i, i tu, wiecie, nie uwierzycie, zaczął się. Dla mnie to było przeogromne szczęście, bo się zastanawiałam w tamtej chwili, jak już przeszłam na ortopedię, kim ja jestem, i sobie myślę, takie drzewo jest, tyle znajomych, tyle ludzi jest, a co ja znaczę? Z takim drzewem pewnie najmniejszą gałązką jestem na tym drzewie, no, o której nikt nie będzie pamiętał. O, była taka sobie Agnieszka? No i co z tego, no? Wypadek jak wypadek. Każdy przeżywa coś w swojej rodzinie, chorobę, i też różne wypadki. Ale nagle, wiecie, jednego dnia 35 osób przyszło, Drugiego dnia 35 do 40 osób, uwierzcie mi. I przez trzy tygodnie, jak leżałam w białostockim szpitalu, nie było mniej osób niż 30 parę osób dziennie mnie odwiedzających pielęgniarki, już do mnie przychodziły. Mówię, Agnieszka, jeszcze takich pielgrzymek to tutaj w ogóle nie było. jaka ja wam szczęśliwa. Mój mąż mówi, wiesz, Agnieszka, ja już powiem, że oni nie przychodzili, bo jesteś zmęczona. I to ja mówię, nie, Andrzej, nie, ja nie chcę sama być, ja nie chcę sama być. I wtedy przyszło mi tutaj do głowy, wiecie, z tej takiej małej gałązki, sobie myślę, nie, nie, to ja już nie jestem taką małą gałązką, tylko ja jestem takim pniem, gałęzią, który coś znaczy, że ludzie pamiętają, idą, modlą się za mnie, obiecu obiecują, Agnieszka: Nie zapomnimy o tobie, modlimy się. Następna osoba przychodzi, ale wiesz, mój tato ma 90 parę lat, ale zna Ciebie. Cały czas o Ciebie dopytuję, jak tam, muszę mu cały czas, nie ma dnia, żeby nie pytał. Ale najbardziej, wiecie, jestem wdzięczna z tej naszej takiej chrześcijańskiej rodziny, że, że to działa, że my pomimo naszego zapracowania, takiego trudu, który musimy sami wkładać w każdy dzień spędzony, znajdują się takie osoby, które są w stanie pokonać Duże kilometry, żeby przyjechać. Wiecie, chciałam najbardziej, z całego serca, jest tu dużo osób, których mnie z tego zboru odwiedzało w szpitalu, w Konstancinie, przyjeżdżali, śpiewali, ale największe, najbardziej z serca podziękowania płyną pastorstwu Szkloszą, którzy przyjeżdżali do mnie co dwa tygodnie. Później wyjechałam do Buska, wiecie, to jest bardzo daleko tam ze z tamtych zborów przyjeżdżali ale dla mnie ta rodzina to jak tato i mama nie zostawili mnie nawet 200 kilometrów jechali czasem to mi aż żal było że rodzina tak często nie przyjeżdża jest tak daleko a oni a nie nie musimy przyjechać żeby Ciebie zobaczyć naprawdę z głębi serca jestem zobowiązana i wdzięczna i myślę że Bóg Wynagrodzi, tak jak tutaj jest powiedziane, każda dobra rzecz zrobiona dla potrzebujących, to tak jak odzwierciedla Jezusa Chrystusa, tak jak Jezus Chrystus chodził. Był sabat, on w sabat chodził na nabożeństwa, a później nie opuścił nie ominął osoby, która była potrzebująca. I to chciał przekazać. I przekazuje każdego dnia w swoim piśmie dla nas, żebyśmy się tego uczyli, żebyśmy nie zapominali. Wiecie, inna osoba też przyszła do mnie, została poproszona przez swoje siostry z naszego zboru, bo tutaj niedaleko gdzieś mieszka. Ona nie jest adwentystką, i mówi: No, dobrze, pójdę. Mówi: I teraz mi w tamtą sobotę przyznała się, mówi: Wiesz, co Agnieszka? Jak do ciebie wybierałam się. To zastanawiałam się, co ja ci mogę powiedzieć? Przy takiej tragedii, ja chodzę, a ty leżysz w łóżku, co przyjść, jak można Ciebie w ogóle pocieszyć? Wiecie co? Tu nie chodzi o to, żeby przyjść, kogoś pocieszać. Wiecie, przyjść, spędzić odrobinę czasu tego, żeby z tej rutyny, z tej codzienności wybić się i nie tylko o sobie opowiadać, ale o czymś innym posłuchać. O Bogu posłuchać, jak się leży w szpitalu. Co jest to najbardziej potrzebne dla człowieka? Bo człowieka jednego można pocieszyć, a drugiego nie, a drugi potrzebuje, żeby ktoś przyszedł, ci odwiedził, pobył z tobą, tą jedną chwilę, żeby nie być samemu, tak? Jest jakaś potrzeba, tak jak u mnie, te nogi były sparaliżowane, wiecie, to taka potrzeba była, to z Warszawy ze zboru i tutaj ze zboru przyjeżdżali. Mam, miałam bardzo lodowate nogi, sine normalnie, krążenia tam w ogóle nie było. Nie? Wiecie, można przyjść, kogoś pomasować po plecach, po czymś, to nie jest taki żaden problem, ale żeby nogi komuś masować, no to już jest, przynajmniej dla mnie by było, gdybym była zdrowa. A tu ludzie niesamowici przyjeżdżali, czasem ja krępowałam się, mówię, Agnieszka, dobra, mężczyźni wychodzą, Dawaj te swoje nogi, wiecie, i doprowadzali takiego porządku. No i dzisiaj jestem wdzięczna, bo niektórzy, co nie mieli nóg mansowanych, to mają dalej sinę. A u mnie to krążenie każdego dnia polepsza się, polepsza się. Nogi nie są już zimne, ale są już takie ciepłe. A to jest naprawdę niezmiernie ważna rzecz w powrocie do zdrowia. Chciałam jeszcze powiedzieć takie niesamowite, jak Bóg mnie prowadzi. Czasem się wydaje, ktoś by powiedział. No, ale to krzywda się stała, i jeszcze Ty wierzysz w Boga? Tak, z całego serca wierzę. Powiem, że to jest mojej krzywdzie, jaka się wydarzyła nam po ludzku, ale Jezus Chrystus mnie nie zostawił. Nie to, że On jest obok mnie, ale uwierzcie, że On mnie niesie na swoich rękach. Każdego dnia, każdego dnia, którego zbliża się jakby do wyzdrowienia, tak? Niesie na swoich rękach. Lekarze u mnie jedni na początku mówili, że może coś z, z rdzenia zostało nieuszkodzonego, no, ale objawy znowu mówią swoje, że jest jakby uszkodzony całkowicie mój rdzeń kręgowy. Wiecie, ale ostatnio robiłam badania urodynamiczne, nie wiem czy wiecie, co to jest, na to, jak się oddaje mocz. Pojechałam na te badania urodynamiczne, wiecie co, lekarz stwierdzi, że ja mam zdrowy pęcherz. To jest cud nad cudami nikt nie wierzy. Mówię, Agnieszka, no jak przy, przy takich objawach, a ty masz zdrowy pęcherz? Ja mówię, to jest tylko jedna opcja. Jestem prowadzona przez Boga. To trzeba w to uwierzyć i każdego dnia coś nowego mnie zaskakuje w tym powrocie do zdrowia. Już czasem mam, chciałabym poddać się i powiedzieć, tak siedzę na tym wózku, po co to jeszcze jest potrzebne, nie? Wiecie, ale te modlitwy, które cały czas ktoś zapewnia przyjeżdża Agnieszka, o Tobie nie zapominamy. Naprawdę, nie zapominajmy w naszych modlitwach o każdą osobę. Niby to nic, wymówić parę słów, imię, czy nawet w myślach pomyśleć o jakiejś tam osobie, wiecie? Ale to jest coś, co trudno wytłumaczyć, ale przenosi się, wasza modlitwa przenosi się przez ducha świętego na mnie. I jak jest taki trudny dzień, czy cokolwiek, nagle myślę, koniec, nie chcę, już mam ciężko, nie chcę się rehabilitować. Wiecie co? Nagle coś, albo w moich nogach, albo w moim czuciu, coś zaczyna wracać, dotknę, robi się coś nowego. Nie, nie, to jeszcze trochę, jeszcze trochę. I tak każdego dnia coś w ogóle się zmienia. I przy, przy takich objawach, i wszyscy mówią, wiesz, Anieszka, jeszcze nie spotkaliśmy się rehabilitanci. Nie spotkaliśmy się z takim przypadkiem. Ty w ogóle jesteś inna od wszystkich przypadków. Nawet nie macie do któregoś z tych przypadków przypisać. Bo u ciebie idzie w ogóle wszystko inaczej. Ja wiem i ludzie wierzący wiedzą, tak? Że to nie ode mnie. Że to Bóg robi, działa tak na nas. Tylko czy my wierzymy, czy my z całym sercem swoim Oddajemy się wprowadzeniu Boga? Czy my znajdujemy czas, żeby przyjść, odwiedzić drugą osobę? Czy tylko przyjdziemy na nabożeństwo, na posiedzimy, posłuchamy i uciekniemy? W cudzysłowie mówiąc, wyjdziemy stąd i zajmujemy się swoimi sprawami. Tak, jest ich bardzo dużo. I każdy ma takie sprawy. Ale co wtedy my robimy dla Jezusa? Czy my pomagamy? Czy my odzwierciedlamy tym tak, jak najbardziej, bo nawet modlitwa to jest to, że pamiętamy tego, co nas Jezus Chrystus uczył. Jeszcze niesamowitą taką rzeczą jest, wiecie, jak po, po szpitalach przyjeżdżają, odwiedzają mnie e, znajomi z kościoła, których czasem na oczy nie widzę, dopytują. Czy leży tutaj Agnieszka i gdzie Agnieszka Gajowniczek leży? Nie? No to tam mówią, później pytają się. Jak w, w Busku byłam, to tam byłam sześć, prawie 6 sześć miesięcy. To tak jak w domu swoim pielęgniarki, nie pielęgniarki, lekarze to już przychodzili. To tak jak znali mnie, to mówię, Agnieszka, a kto tu przyjechał? Ktoś z rodziny? Ja mówię, no tak, z kościelnej rodziny. Jak z kościelnej rodziny? Ja mówię, bo u nas tak w ogóle jest, że jeden drugim się interesuje, opiekuje żeby przyjechać, jak jest rodzina daleko. Tak? A co to za kościół? Ja mówię, że no tak, tak. No to niesamowity kościół. I to jest właśnie niesamowite, że my chociaż się nie znamy, popatrzymy się na siebie, zobaczymy i to jest niesamowite. Jak inni patrzą, mówią, wiesz, u nas w kościele tego nie ma. A też bym chciała, żeby ktoś przyszedł, odwiedził. No Tak, obca osoba? Ja mówię, no to. Pastor przyjeżdża, nabożeństwo będzie. U nas, jak proszę, jak chcecie, to możecie tam w szpitalu do, do kaplicy sobie przyjść, bo będziemy tam modlić się. No to siostra, dwie siostry zakonne przyszły, siedziały z nami, modliły się. Zakonnik przyszedł z nami, modlił się. Wiecie, to było takie niesamowite. Wiecie, po tamtej, naszym nabożeństwie ten zakonnik, póki tam był trzy tygodnie, nie było dnia, żeby nie przyszedł do mnie do pokoju, mnie nie odwiedził. Nie pomógł mi, wszyscy ludzie tak przychodzili. To pierwszy, jak wymiana była e, pacjentów, to tak każdy przychodził, bo ja bardzo dużo tam ćwiczyłam. Każdą wolną chwilę, no to albo pionizowałam się na korytarzu, bo tam takie barierki były, mam takie specjalne na nogi usztywniacze. To tak pierwsze, to takie było obojętnienie coś tam przychodzi, wiecie, ale od następnego dnia to był już dzień w dzień dzień dobry. Stali przy mnie, rozmawiali, przychodzili, mówili, i później pielęgniarka do mnie mówi, „Co, co Agnieszka, wszyscy przychodzą, mówi, że ty to jesteś jakaś tak dziwnie od ciebie coś bije, że nie można przejść od ciebie obojętnie. Ja mówię, bo Bóg to daje. Mówi „Taką radość, mówi każdy, mój przychodzi, tak pielęgniarka mi opowiada, przychodzi i opowiadają, ja mówię, od ciebie coś takiego bije, że korzystają z tego. Ja mówię, co, dziękować Bogu, niech to, co Bóg daje przez inne osoby, rozchodzi się na wszystkich, bo to, to przecież Bóg dla nas daje, żebyśmy tym dzielili się. Co mamy? W szczęściu, nie w szczęściu? Ktoś przychodzi na rzeka, mówi, o, taki Pan chyba z około 50 lat, jak jadę wózki, a on przede mną tak szedł. I, I nagle słyszę, o Matko, jak mnie boli, boli. A ja mówię, proszę Pana, jak boli, to Pan żyje. No uśmiechnie się i wrześni, co jest takie niesamowite, że Możemy w tym trwać, być blisko tych osób. No Na pewno trudniej jest iść do takiej osoby, która leży przygnębiona, ale ona też potrzebuje takiego wsparcia, poczucia tego, że Bóg nie opuścił, że Bóg z nami w ogóle jest. To jest przepiękne i niesamowite. Dlatego choćby nie wiem, jaka tragedia nas spotkała, żebyśmy w swoich sercach zapisali chociaż odrobinę. Nas zobaczcie, ile tutaj osób jest. Jak każdy poświęci jedną godzinę na to, żeby kogoś odwiedzić, który naprawdę potrzebuje, nie potrzebuje tego, żeby wspierać, pocieszać czymkolwiek, ale pobyć. Dać tej osobie czegoś innego niż tylko leżenia w tym samym łóżku, że ktoś przychodzi. Zobaczcie, ile możemy osiągnąć w pocieszeniu takiej innej osoby. Dziękuję bardzo.